że sprzedaliśmy to za 120 milionów złotych i na drugi dzień miałem ofertę, żeby kupić samolot. Czyli właśnie już mamy jakikolwiek pomysł, żeby zacząć cokolwiek sprzedawać. Najlepiej, jeśli mamy kompetencji albo chęci do sprzedawania czy do innych czynności, znaleźć sobie współpracownika, z którym dobrze się czujemy, mamy podobne wartości. No i teraz tak, wchodzimy na rynek, mamy już własny produkt, pomysł, sprzedajemy go, wszystko zaczyna być ok, ale im bardziej się rozrastamy, tym bardziej pojawia się konkurencja. No i jak z nimi walczyć? Bo walka cenowa no nie jest najlepszym wyborem, bo ciągłe schodzenie z ceny to nie jest dobry pomysł. Rabaty też nie, bo wtedy przejdą do tej firmy, która ma rabaty i znowu z powrotem. Więc jaki jest taki sposób albo kilka takich rad, jak właśnie z tą konkurencją walczyć? No tak. Mimo, że to... Bardzo często spotykam ludzi, którzy mają wyobrażenie, że jak stworzą firmę i produkt, to jest produkt dla wszystkich. I to też jest mit, który trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nikt nie robi produkt dla wszystkich. Mhm. Powiedzcie jakąkolwiek firmę i ja powiem wam, że ona nie robi coś dla wszystkich. Bo zawsze mamy produkty bardziej ekskluzywne, mamy rzeczy, które są gdzieś pomiędzy i są rzeczy, które są tańsze. Mhm. Są rzeczy designerskie, są rzeczy praktyczne. I to nie ma tak, że coś jest coś, co wszyscy będą chcieli kupować i wszystkim będzie to pasowało. Każdy ma inne potrzeby. Mhm. To jeśli zrozumiemy, że tak jest, to oznacza, że nasza konkurencja nie działa wszędzie na tym rynku, tylko działa w pewnym segmencie. I teraz jest pytanie, czy to, co ja robię, jest na tym samym segmencie, czy ja to robię trochę lepiej, czy jest jakiś inny segment, mhm. gdzie może oni są gorsi, a ja mogę być lepszy. Dam przykład na iTaxi. O właśnie. Czyli jedna z spółek, którą zarządzałem i inwestowałem już od dawna. No to na rynku aplikacji do zamawiania taksówek zrobiło się bardzo, bardzo gęsto. Jest tego. Jest tego. I teraz nasi konkurenci to mamy MyTaxi, który jest własnością Daimlera, czyli Mercedesa. Mamy Taxify, który wszedł, który ma inwestycje od Didi, który jest chińskim Uberem, w który zainwestował Apple, 5 czy 7 różnych producentów samochodowych, SoftBank tam włożył chyba z 20 miliardów dolarów i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jest mała firma. Czyli nie mała firma. No i jeszcze jest Uber, który też nie jest małą firmą, też dostała masa miliardów i wszyscy są w Polsce. I teraz ich mechanizm to jest taki, że chcą iść do konsumentów, do osoby prywatnych i mówią, dobra, my chcemy pozamiatać ten rynek, więc dajemy właśnie ceną. Jedziemy po bardzo niskich cenach, jeszcze dajemy rabaty i tak dalej. A taki iTaxi jest w takiej pozycji wtedy, że konkurenci mają miliardy dolarów i w sumie nieograniczoną ilość gotówki do dyspozycji, a lokalna firma, nawet jeśli Łukasz Wejhert zainwestował i kilka innych bardzo zamożnych osób zainwestowało, to i tak to jest nieporównywalnie do tego, co nasza konkurencja ma. I oni są na segmencie konsumenckim i walą rabatami. No to co my możemy zrobić? Biznes też jeździ i biznes jeździ bardzo dużo, a ten segment nie jest wygospodarowany przez nich. Więc wtedy iTaxi zaczyna robić usługi biznesowe. Zaczynamy wchodzić na lotniska. Wygraliśmy przetarg na lotnisko w Warszawie, w Poznaniu i w Lublinie. Zaczynamy robić usługę biznesową. Zaczynamy robić, że pracodawca, który ma dużo pracowników, oni mogą jeździć bez płacenia, po prostu wsiadają na taksówki, wysiadają i później na koniec miesiąca jest zbiorcza faktura, jest raport i wszystkie inne takie rzeczy. Czyli my zaczynamy robić w sumie to samo na tym samym rynku, ale mówimy, z nimi nie damy konkurować, więc odsuwamy się na segment, który też jest interesujący, ale oni tutaj nie są dobrzy i my tu robimy dużo lepszą usługę. I tak trzeba działać też z konkurencją. Całkiem jakby inne właśnie trochę produkty, inne usługi do trochę innej grupy docelowej też. Tak. Żeby nie działać na tym samym... Dokładnie. Znaleźć swoją niszę i ją robić po prostu dużo lepiej niż nasza konkurencja. Czyli jak jeszcze, czy są jakieś takie ogólne zasady, żeby tą swoją niszę znaleźć? Po prostu patrzeć właśnie, gdzie są te braki, tak? To by było to, czy coś jeszcze jest do tego? Patrzeć, gdzie są braki, jak nasza konkurencja, czy ona jest dobra w tym segmencie, czy niedobra. Rozmawiać z klientami. Dostajemy też feedbacki od naszych konsumentów, klientów, narzekają na to, chwalą to. No właśnie, skargi są wszędzie i czerpać tylko z tego informacje, wiedzę. No dobrze.
a więc już mamy też i konkurencję i już zaczynamy coraz więcej działać, coraz więcej. Wcześniej się pojawił temat funduszy, ale jeszcze chcemy właśnie do tego wrócić. Jakie formy fundowania startupu czy firmy by Pan polecał? Jakie są tego plusy, minusy i gdzie w ogóle szukać tego? I jeszcze właśnie, czy to składając ofertę do inwestorów, czy do jakichś firm, na co zwracać uwagę, co uwypuklać i jeśli Pan dostaje, bo jest Pan też inwestorem, prawda, w startupy, jeśli dostaje Pan ofertę, to co od razu tak Pana odrzuca, że już wie Pan, że w to nie inwestuje? Tak. No dobrze, czyli zaczynając od tego, jakie pieniądze, jak sfinansować swój startup najlepiej, najlepiej jest przez własną sprzedaż. Czyli jeśli klient płaci za moją usługę, to jest najlepszy sposób finansowania swojego startupu. To jest też jeden z bardzo trudnych sposobów na początku, no bo czasami może trzeba coś zrobić, jakiś prototyp, jakieś strony, usługę stworzyć, więc rozumiem, to jest bardzo trudne, ale to jest najlepszy sposób, żeby sfinansować. Później takie inne metody finansowania, to jest, mówi się o 3F. Czyli family, friends i fools. Czyli family no to rodzina, friends no to przyjaciele, a fools no to są bez tłumaczenia. I to są osoby jakby w naszym bliskim otoczeniu, które możemy zarazić może właśnie pomysłem i oni może wrzucą jakieś pieniądze. Zazwyczaj to są dużo mniejsze pieniądze na jakiś start, więc to są jakby metody działania. Inna metoda jest taka, że próbuje się pójść bardzo, bardzo daleko ze swoim produktem, próbuje nawet go sprzedać, a jak już ktoś chce go kupić, to wtedy idę też do tych takich osób albo do inwestorów i mówię, mam tutaj, ktoś chce kupić, potrzebuje kasy, żeby teraz to zrobić i dostarczyć. To wtedy jest też dużo łatwiej, żeby zdobyć takie pieniądze. Następnym krokiem to są anioł biznesu, taka kategoria inwestorów, czyli ja jestem właśnie bardziej aniołem biznesu, czyli osoby, które są zamożne, mają pieniądze, chcą inwestować w startupy i zazwyczaj to są kwoty pomiędzy 50 tysięcy a 500 000 złotych. To jest mniej więcej taki przedział w Polsce, ile anioł biznesu wchodzi. To jest osoba prywatna, która swoje pieniądze wkłada, wymaga trochę mniej od tego, co fundusz mówi, ale też może być bardzo pomocne, bo zazwyczaj to są osoby, które sami robili biznes i mogą nam pomóc też poukładać różne rzeczy. Tak. I to się też wiąże właśnie z udziałami do tego startupu. Jakby ta wymiana polegała? Za fundusze, co jakby chcą uzyskać firmy czy osoby w zamian? Wszyscy, którzy inwestują w jakiś pomysł, chcą mieć udziały w tym biznesie. I można oczywiście jakimiś pożyczkami i tego typu rzeczy, ale myślę, że raczej na tym etapie rzadko pożyczki, a raczej to są inwestycje. Ja bym też, jeśli próbuję różne projekty, to bym polecał mimo wszystko, żeby to były udziały niż pożyczka. Jak testujemy różne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że pożyczkę będę musiał spłacić i może być trudno mi, jeśli mi się nie uda pomysł, to może będę musiał dalej ją spłacać. Jeśli nie mam dużo doświadczenia z biznesu, to jest bardzo duże ryzyko, że mi się nie uda, więc wolałbym, żeby to ryzyko było też brane przez tego inwestora. Jeśli oczywiście jestem bardzo pewny swojego pomysłu, no to wolałbym nie wpuszczać kogoś na udziały, tylko mieć własną firmę. Jak wyceniać spółkę, to jest 10 dni co najmniej, żeby przedyskutować jakąś jeden case. Jest to trudne, ale to jest trudny też temat. No a później mamy fundusze. I teraz trzeba też zrozumieć, że fundusze dzielą się na te, którzy inwestują w bardzo wczesnej fazie i te, które w różnych fazach do tych bardzo dużych funduszy, które tylko wchodzą w duże już firmy. Każdy sobie określa trochę inaczej. Ktoś mówi, ja inwestuję w technologię, wczesna faza, inni mówią technologię, ale późniejsza faza, musi być, nie wiem, musi być dochodowa firma, nie musi być. I to jest cała masa różnych funduszy i najlepszym sposobem to jest po prostu wejść w Google, wpisać fundusz inwestycyjny i zobaczyć, co mi się wyświetla. I dzwonić po prostu po kolei się pytać. I jeśli oni powiedzą, że to nie jest dla mnie, to nie zawsze to chodzi o to, że pomysł jest zły. Bo po prostu oni nie inwestują w wczesnej fazie, tylko w późniejszej.
ale fundusze bardzo często wiedzą, jakie są inne fundusze i wtedy warto jest zapytać się, to z kim porozmawiać, to do kogo, do jakiego funduszu, jaki fundusz polecasz. I teraz sama prezentacja, to warto jest myśleć tak, że osoba, która będzie to widziała, nie ma kompletnej informacji o tym, czym my się zajmujemy. Jak my już tak daleko poszliśmy, to już my myślimy o tym pomyśle, my już sprawdzaliśmy masę rzeczy. Niektóre są oczywiste dla nas. Tak, są właśnie oczywiste dla nas. Warto właśnie pamiętać o tym, że nie są oczywiste dla innych. Więc warto jest ich jakby próbować za rączkę potrzymać, tak zaprowadzić przez nas pomysł, zaczynając od ogółu i zejść do szczegółu. I ten szczegół powinien być rzeczywiście taki, że jeśli my chcemy, mamy wizję na to, że to będzie międzynarodowa firma, ale zaczynamy w Zamościu, to jak ja w Zamościu będę zaczynał tą może w jakiej dzielnicy będę próbował sprzedawać swoją usługę, czyli od ogółu do szczegółu i co potrzebuję, żeby zacząć działać. Nie idziemy po masę pieniędzy, tylko próbujemy. Warto jest opisać sobie takie kroki milowe, że stworzyć prototyp. To nie sięgajmy po milion, jeśli prototyp wystarczy 50 tysięcy. To sięgajmy po 50, może 100 tysięcy, żeby dociągnąć do tego momentu, żeby z tym pójść na rynek i coś zweryfikować. Więc nie idźmy po za dużo pieniędzy, lepiej jest trochę mniej, żeby dociągnąć do jakiegoś momentu i wtedy poszukać po kolejne i kolejne pieniądze. To też jest lepiej, bo wtedy my się rozwadniamy mniej, czyli jak pójdziemy po dużo pieniędzy, to inwestor będzie chciał mieć dużo udziałów. Jak pójdziemy po mało pieniędzy, weźmie mało udziałów. Dociągniemy naszą firmę trochę dalej, będzie wartość większa. Więc jak nawet pójdziemy po tą samą kwotę, to już dajemy trochę mniej udziałów, bo firma jest wart więcej. Więc tak po prostu idziemy i próbujemy szukać. I jeszcze pewnie też się bardziej rozchodzą te pieniądze, jak od razu jest ta duża suma. To też. Inna rzecz, którą warto jest też pamiętać, to jest, że jeśli naprawdę wierzycie w pomysł, to wasza pensja z tej firmy to nie są te pieniądze, które wy zarobicie. To nie jest ten majątek. On nie przyjdzie z pensji, on przyjdzie z wartości tej spółki. Więc jeśli pójdziecie do inwestora, a w waszym budżecie będziecie mieć pensję prezesów dużych spółek, no to od razu będzie bardzo źle widziane i prawdopodobnie odrzucane. Warto pokazać, że bardzo w to wierzę. Ja będę brał mało pieniędzy, bo po prostu to nie tak zarobię. Jakaś higiena musi być, bo jakoś muszę funkcjonować, żeby stać mnie na to, żebym mógł poświęcić cały mój jakby czas na tą spółkę, że nie muszę gdzieś dorabiać gdzie indziej, ale nie idźmy po pieniądze do innych ludzi, i pokazując, że my będziemy wysokie pensje brać. To też tylko jest coś, też, że my się poświęcamy, że właśnie część tej pensji dalej wkładamy w firmę, żeby jak najbardziej to rosło. Gary Vaynerchuk powiedział jedną rzecz, która jest wyśmienita. On powiedział, że the quickest way not to buy the Ferrari factory is to buy a Ferrari. Czyli najbardziej skuteczny sposób, żeby nie kupić całą firmę Ferrari, jest, żeby kupić Ferrari. Jak pomyślimy trochę o tym, to jest właśnie też w takim kontekście, że jeśli ktoś ma cel, żeby zbudować duży majątek, a bardzo szybko zacznie chodzić i kupować jakieś bardzo drogie zegarki, super fury, jakieś nie wiadomo co, to nigdy nie zbuduje dużego majątku. Jeśli będziemy żyć skromnie i działać i nie przejmować się, to zobaczymy, że jak ten pierwszy milion będzie, to żebyśmy nie kupili tego Lambo od razu. Poczekajmy, aż ja miesięcznie z odsetek z całego mojego majątku mogę kupować jedno Lambo miesięcznie. Żeby nie za wcześnie. Żeby właśnie działać i poświęcić trochę dalej i naprawdę działać. Nie kupować masa rzeczy, bo to nie o to chodzi. Tak. A później będzie dobrze. Właśnie tu się nasuwa od razu i temat i wolności finansowej, i samej definicji bogactwa, a także tej teorii, tutaj mi się nasuwa ta przedstawiona Fast Lane Millionaire. To jest właśnie, to nie wiem, czy pan czytał tą książkę może. No więc tam jest tak przedstawione, że są właśnie trzy drogi, na których się poruszamy finansowo. Pierwsza to jest ta taka najwolniejsza droga, gdzie właśnie jesteśmy na kredytach. Druga to jest właśnie ta droga, że jak już mamy pewien pułap finansowy, to wszystko wydajemy i
nieważne ile zarabiamy, i tak wydajemy wszystko, więc jesteśmy jakby niewolnikami z dnia na dzień tej swojej pracy czy firmy, a właśnie trzecia, ta najszybsza droga to jest właśnie to, żeby na razie żyć na tym najniższym poziomie, żeby wszystko inwestować w firmę, żeby właśnie później żyć na tym jakby najwyższym poziomie finansowym. Ale tutaj się pojawia właśnie taki, nie wiem, czy paradoks, czy coś, no czym jest tak właściwie to bogactwo, no bo poświęcamy się dlatego, wkładamy tą energię, swoje emocje, stresy w tą firmę i no tak właściwie, no właśnie, i jak, co dają pieniądze, czy jest to pewnego rodzaju wolność później, czy jak to jest? Myślę, każdy chce się rozwijać i robić ciekawe rzeczy i robić może coś dobrego do jakiejś większej tam, coś, co jest trochę większe niż to, co my działamy, mm-hmm. czyli taki na przykład sunroof, że to jest dobre ekologicznie, no to czuję, że robię coś poza tej firmą, mm-hmm. że coś dodaję, jakiś kamyczek do tego, cegiełkę do jakby pracy nad lepszą, mm-hmm. no, nad lepszym środowiskiem. Więc to jest jakby jedna rzecz, ale wracając do tego właśnie o pieniądzach. Warto jest po prostu sobie spisać, jak bym chciał żyć, co bym chciał robić. Mm-hmm. Teraz bardzo często ludzie myślą, że muszą wszystko kupować. Jeśli ja chcę mieć dom, w sensie takiego, że chcę mieć, że jadę i mam sobie dom raz na jakiś czas w Hiszpanii. Czy ja rzeczywiście muszę kupić ten dom? No jest mm-hmm. Airbnb, ludzie wynajmują całe Masz. Domy, prawda? I wtedy w sumie może to jest nawet fajniejsze, bo może ten dom mi się teraz mm-hmm. podoba, a następnym razem nie w Hiszpanii, tylko chcę mm-hmm. w Tajlandii. I nagle tam też mogę dom przez Airbnb. Mm-hmm. Więc nagle się okazuje, że jechać co jakiś czas i sobie mieć dom z basenem gdzieś w ciepłym kraju, wcale nie muszę to kupować, mm-hmm. mogę mieć inną wolność i to dużo mniej kosztuje. Latać samolotem prywatnym. No okej, okay. To ja kiedyś dostałem po sprzedaży jednej firmie, było ogłoszone, że sprzedaliśmy to za 120 milionów złotych mm-hmm. i na drugi dzień miałem ofertę, żeby kupić samolot. I tak myśląc o tym, ile kosztuje kupić samolot, ile kosztuje, żeby go utrzymywać mm-hmm. i tak dalej, i sobie pomyślałem, a jak często bym chciał z tego korzystać? I okazuje się, że akurat w Łodzi jest taka firma, która się nazywa Bartolini Air, mm-hmm. gdzie można sobie wynająć z pilotem samolot. Mm-hmm. I mają różne, od Cessny do odrzutowego też samolotu. I nagle się okazuje, że mnie by kosztowało, załóżmy, kilkaset tysięcy złotych tylko, żeby utrzymać samolot gdzieś, mm-hmm. a ja bym nawet kilkaset tysięcy nie wydał na wszystkie loty, które bym chciał robić. Czyli nagle się okazuje, że ja dużo, dużo taniej i tak mogę mieć taki Aha. lifestyle, gdybym taki chciał. Więc warto sobie tak pomyśleć sobie, jak bym chciał żyć mhm. i jak to robić. Tak samo Ferrari czy Lamborghini. No, jeździć po polskich drogach Lamborghini, powiem, no... Albo po mieście próbowałem, nie jest takie fajne. Gdzie chcę jeździć Lamborghini? No we Włoszech może, w fajnych drogach po Alpach. Aha. No dobrze, no ale teraz mieć tutaj, płacić, może lepiej polecieć do Włoch i sobie na tydzień wynająć ten mhm. samochód. Będzie też dużo, dużo taniej, będę miał tą frajdę, która jest. Więc to bogactwo jest, trzeba określić po prostu. Mhm. Myślę, że ludzie myślą, że trzeba mieć bardzo, bardzo dużo pieniędzy, żeby mieć taki lifestyle, jaki my chcemy, a jestem przekonany, że można dużo mm-hmm. mieć ten lifestyle, ale nie trzeba mieć dużo pieniędzy. I warto jest właśnie, żeby nie za szybko kupować rzeczy mm-hmm. i nie za szybko właśnie podnosić swój jakby mm-hmm. no, poziom wydawania pieniędzy i ten, żeby rzeczywiście to jak wolność inwestować w wolność. Tak. Ja wolę naprawdę nie mieć 10 Rolexów, mhm. ale mieć mieszkanie, które mi co miesiąc płaci za moje mieszkanie. No tak. Ja już nie stresuję się tym, że jeśli mi projekt nie wypali, to nie mam z czego mam żyć. Albo rodzinie zapewnić. Dokładnie. Świetnie, także już ten czas tak szybko leci, nawet nie zauważyłem, że już powoli nam się kończy. Jeszcze tak słowem kończącym, jakby pan powiedział, taki ostatni drogowskaz, który właśnie doprowadził pana do tego miejsca, w którym jest pan teraz. Mój ojciec kiedyś powiedział, jak poszedł po tych kwiatach, kiedy próbowałem mm-hmm. je sprzedać, chciałem jakiś inny pomysł, ale nie wiedziałem, od czego zacząć i jak to zrobić. Więc poszedłem do mojego ojca i mój ojciec powiedział, nie wiem, ale spróbuj. I to jest chyba tą myśl, którą chciałbym też was jakby zaszczepić i jakby przekazać, że jeśli mielibyście do mnie przyjść po radę, co macie zrobić z waszym biznesem, szczerze, nie wiem, ale spróbuj. Trzeba działać, nie przejmujcie się, co inni będą mówić, nie bójcie się porażek, bo to
zawsze będą porażki, a im większa wasza firma będzie, to tym większe będą te porażki. Ale jeśli będziemy działać i nie jutro, nie dzisiaj wieczorem, tylko teraz, próbujmy teraz i tak zaczynamy działać, to zobaczycie, że naprawdę nic was nie powstrzyma. Będziecie działać, będziecie spotykać problemy, ktoś powie nie, ale ktoś powie tak, to tak, jesteśmy krok do przodu, idziemy. Jest ta siła pędu. I jest siła pędu. Którą serdecznie polecamy, bo jest to książka autorstwa właśnie pana Lecha Kaniuka. No i dziękujemy już bardzo panu za wywiad, dużo się dowiedzieliśmy i co? No, działamy. Super. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo życzymy sukcesów. To ja życzę wam sukcesów i mam nadzieję, że was wszystkich zobaczę na okładkach Forbesa. Dziękujemy bardzo i dziękujemy wam. Do widzenia.